Ja widzę tylko, jak się męczy człowiek. Ten mały świata Bóg snać wcale się nie zmienia. I tak jest dziwny dziś, jak w pierwszym dniu stworzenia. Dopóki ziemskim cieszy się on życiem, nie broniąc śmiało koło niego krążyć. Wiadomo, błądzi człowiek, póki dąży. On zaś pół światom aberracji swojej, gwiazd najpiękniejszych żąda z nieb sklepienia. I wraz najsłodszych chce ziemi upojeń, i bliskość żadna ani dal nie koi nieustanego onej piersi wrzenia. Johann Wolfgang von Goethe. Faust. Dzień dobry, nazywam się Adam Uryniak i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka Flixtalk, podcastu, w którym odkrywamy klasykę kina na nowo. W sierpniu zapraszamy Państwa do krainy duchów, szaleńców i mroku, czyli do krainy niemieckiego ekspresjonizmu. Dzisiaj naszym tematem są dwa filmy oparte na legendach o ludziach, którzy obudzili potężne moce i nie potrafili nad nimi zapanować. Tymi filmami są Golem Paula Wegenera z 1920 roku i Faust Wilhelma Friedricha Murnau z 1926 roku. Zwykle ten podcast prowadzimy wspólnie z Miłoszem Stelmachem, ale Miłosz pojechał na wakacje i przez najbliższe 3 tygodnie będę tutaj sam. Troszkę przez to zmieni się nasza formuła, ale samo sedno, czyli opowieści o fascynujących filmach, o ich twórcach i o kryjących się za nimi kontekstach, pozostaje takie samo. W naszym pierwszym ekspresjonistycznym odcinku wspominaliśmy o tak zwanych Märchenfilmen, czyli o filmach opartych na legendach, na podaniach, na różnego rodzaju ludowych wierzeniach. Filmy te zaczęły powstawać w Cesarstwie Niemieckim krótko przed wybuchem I wojny światowej i takie najbardziej znane pośród nich to są na przykład opowieści Hoffmana z 1916 roku Richarda Oswalda, czy nakręcony w tym samym roku serial Homunculus od Tori Perta. Ale najważniejszym z twórców specjalizujących się w tym podgatunku był Paul Wegener. Aktor, reżyser, scenarzysta, a także w późniejszym okresie producent filmowy. Paul Wegener był już znanym aktorem, członkiem zespołu Maxa Reinharta, gdy w 1913 roku wystąpił w filmie Student z Pragi, Stellana Rie. Pierwszym z Märchenfilmen i chyba najbardziej wpływowym z tej grupy filmów. Filmem, który do dzisiaj wskazywany jest jako protoekspresjonistyczny, jako film, od którego ekspresjonizm w zasadzie się zaczyna. Student z Pragi to mroczna opowieść o biednym studencie, który sprzedaje swoje odbicie w lustrze, aby zdobyć środki do ostatniego życia, aby zbliżyć się do ukochanej, która jest członkinią praskiej socjety. Niestety okazuje się, że decyzja ta była pochopna. Odbicie zaczyna żyć własnym życiem i na nieszczęście zaczyna dokonywać zbrodni i rozbojów, o które zostaje oskarżony główny bohater. Główny bohater, czyli ten właśnie tytułowy student, próbuje powstrzymać swojego sobowtóra, strzela do niego z rewolweru, ale niestety w rezultacie sam ginie. Film cieszył się sporą popularnością i właśnie wkrótce po jego premierze na ekrany niemieckich kin zaczęły trafiać podobne historie. Wśród nich te filmy, które wymieniłem wcześniej, ale właśnie sukces Studenta z Pragi, same okoliczności realizacji tego filmu sprawiły, że Paul Wegener przywiązał się do tej tematyki fantastycznej i sam w 1915 roku nakręcił pierwszy z serii filmów o golemie. Podobno Wegener usłyszał legendę o praskim golemie, gdy w trakcie realizacji Studenta z Pragi przebywał w tym mieście w Pradze i wybrał się pewnego dnia na zwiedzanie dzielnicy żydowskiej. Oglądał m.in. wnętrze tzw. nowej synagogi, gdzie według legendy na strychu schowane są szczątki golema. Sama legenda wygląda następująco. W XVI wieku cesarz austriacki Rudolf, który był również królem czeskim, wydał rozkaz nakazujący Żydom opuszczenie stolicy Czech. Cesarz w swoim edykcie oskarżał Żydów o paranie się czarną magią i tworzenie zagrożenia dla życia chrześcijan. Co ciekawe, sam cesarz ponoć interesował się okultyzmem, alchemią i jednym z jego takich doradców, nadwornych alchemików, był rabin Pragi, Jehuda Liv ben Bakalela, zwany także Maharalem. Jeden z największych, najwybitniejszych przywódców duchowych społeczności żydowskiej w tamtym okresie, jeden z takich mistrzów mistycyzmu żydowskiego. Ponoć właśnie, wedle tej legendy, rabin postanowił chronić swoich rodaków i stworzył golema, czyli potwora ulepionego z gliny i z mułu,
który dzięki kabalistycznym zaklęciom ożył. Golem miał chronić dzielnicę żydowską przed pogromami, przed agresją ze strony chrześcijan, a także w jakiś sposób przekonać cesarza do tego, że Żydzi nie są zagrożeniem, ale są wiernymi poddanymi. I ten właśnie golem początkowo grzecznie spełniał polecenia rabina, chronił tą żydowską dzielnicę. Rabin jednak musiał każdego wieczora zmazywać z czoła tekst ożywiającego zaklęcia. Gdy raz zapomniał o tym obowiązku, golem wpadł w szał i zaczął demolować getto. W końcu jednak został powstrzymany i z powrotem zamieniony w gliniany posąg i ten właśnie posąg został złożony ponoć w praskiej nowej synagodze. Inne wersje legendy podają, że golem zakochał się w córce rabina, a jeszcze inne, że golem w ogóle nie wpadł w ten morderczy szał, tylko właśnie po spełnieniu tych obowiązków, do których został stworzony, został schowany w zakamarkach synagogi. Wegener właśnie zainteresował się tą legendą i postanowił przenieść ją na scenę. Marzył o tym, aby zagrać potwora. Nawet istniała odpowiednia sztuka. Był to tekst Golem z 1908 roku, autorstwa Artura Hollischnera. Temat golema na dobre zadomowił się w kulturze niemieckiej XIX i początku XX wieku. Sam potwór pojawił się przynajmniej w kilku powieściach, kilku opowiadaniach i utworach scenicznych, ale dyrektor teatru, w którym występował Paul Wegener, czyli Max Reinhardt, uznał, że opowieść o golemie nie nadaje się na scenę i nie ma możliwości, aby ją w warunkach scenicznych opowiedzieć efektownie, tak, aby wydobyć z niej wszystkie te elementy decydujące o jej atrakcyjności. Wegener postanowił więc postawić na kino i tak w 1915 roku powstaje Golem, wyreżyserowany przez Wegenera i Henryka Galena ze zdjęciami Guido Zebera, a Paul Wegener oprócz tego, że był współreżyserem i takim spiritus movens z tego przedsięwzięcia, wystąpił oczywiście w roli głównej, w roli tytułowej. Film z 1915 roku przez wiele lat uznany był za zaginiony. Można było obejrzeć jedynie jego skrawki, fragmenty kilku scen o łącznej długości 5 minut. Zresztą jeśli będziecie bardzo zainteresowani tym tematem, to bez trudu można znaleźć te skrawki na YouTubie. Niedawno jednak okazało się, że film przetrwał, przynajmniej jego fragmenty, to dużo dłuższe. W Buenos Aires jakiś czas temu znaleziono szpulę z tym filmem i mam nadzieję, że w tej chwili jest poddawany rekonstrukcji i za jakiś czas będziemy mogli obejrzeć ten właśnie pierwsze starcie Paula Wegenera z legendą o golemie. Po obejrzeniu tych zachowanych 5 minut i przeczytaniu streszczeń czy doniesień o tym filmie, wiadomo, że ten film był historią rozgrywającą się współcześnie. Fabuła wyglądała dość podobnie do tej przedstawionej z filmu z 20 roku. Ponownie rabin tworzy golema, który ma opiekować się jego córką, a ten po pewnym czasie wpada w szał. No i co ważne, zakochuje się w tej dziewczynie. Film okazał się hitem, miał być dystrybuowany również w Stanach Zjednoczonych, jednak polityka i historia stanęły na drodze sukcesowi, bowiem w tym czasie Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę cesarstwu niemieckiemu i film Wegenera nie trafił na ekrany amerykańskich kin. Wegener jednak wciąż interesował się tematem golema i w 1917 roku nakręcił film pod tytułem Golem i tancerka. Ten film nie zachował się do naszych czasów, istnieją jedynie pojedyncze fotosy. Ze streszczeń wiemy natomiast, że była to komedia, że był to taki film o robieniu filmów, taki metafilm. Akcja rozpoczynała się na premierze filmu o golemie, na premierze tego filmu właśnie z 1915 roku. Aktorka, która grała główną rolę w tamtym filmie, odrzucała zaloty reżysera, natomiast była zafascynowana figurą golema i po premierze kupuje tą figurę, każe ją sobie odwieźć do domu. Natomiast reżyser, w tej roli właśnie Wegener, nie rezygnując z chęci zdobycia serca tej aktorki, przebiera się za golema i to właśnie on w tym przebraniu zostaje dostarczony do domu aktorki zamiast figury. No i właśnie ten reżyser w przebraniu spędza czas w jej domu, obserwuje ją w trakcie codziennych czynności, podgląda ją za pomocą takiej właśnie dwuznacznej, erotycznie komedii, takiej właśnie dziwacznej historii. Wegener wciąż podtrzymywał zainteresowanie golemem, ale poza tym w tym samym czasie nakręcił kilka innych filmów, takich na przykład jak Jogin w 16 roku, czy Wesele Króla Gór, też z 1916 roku, w 1918 roku zrealizował Szczurołapa z Helm. To wszystko takie były filmy właśnie utrzymane w tej poetyce filmów baśni, Mersian filmy. Wegener bardzo dużo grał w filmach innych reżyserów, występował ciągle w teatrze, ale ciągle gdzieś myślał o tym golemie. W końcu w 1920 roku nadarzyła się okazja realizacji golema jako epickiego filmu rozgrywającego się w odległej przyszłości, czyli takiego filmu, o jakim właśnie Wegener marzył od początku. Film został nakręcony w wielkich halach Ufy, gdzie zbudowano praskie getto. To warto jednak zauważyć, że dekoracje w żaden sposób nie przypominały prawdziwych praskich budynków. W filmie wyglądają one jak źle ulepione gliniane naczynia, takie wyrastające bezpośrednio z ziemi krzywe bryły, pełne mrocznych zakamarków, pełne małych dziwacznych okienek. W zasadzie można powiedzieć, że
całe miasto, cała dzielnica, całe getto praskie upodobnione jest właśnie do golema, do glinianej figurki, która jest jeszcze w etapie tworzenia. Tą niesamowitą scenografię zaprojektowała Marlene Pelcik. Ona również wykonała miniatury, które zostały wykorzystane przy zdjęciach trikowych, a jej mąż, architekt Hans Pelcik, zbudował dekoracje według tych projektów. Nad filmem pracowało dwóch operatorów. Jednym z nich był Karl Freund, odpowiedzialny za większość zdjęć. Karl Freund, który później zrealizuje m.in. Metropolis Fritza Langa oraz odpowiedzialny za zdjęcia trikowe Guido Zeber. Ten drugi został zatrudniony właśnie ponoć z tego powodu, że Freund nie za bardzo radził sobie z zdjęciami trikowymi. Nie był zadowolony z tego, jak one wychodziły. Sam reżyser nie był z nich zadowolony i właśnie Zeber miał odpowiadać m.in. za scenę przywołania demona Astarota. Sposób, w jaki ten demon został przywołany, pewne triki, które zostały tam wykorzystane, pojawiają się w prawie niezmienionej formie także w filmach o Faustie Murnaua i w Metropolis Fritza Langa, do którego zdjęcia robił wspomniany już Karl Freund. To pokazuje, że właśnie film o golemie, choć dzisiaj mniej znany niż inne filmy ekspresjonistyczne, był w tamtym okresie istotnym filmem, filmem, który odcisnął wpływ zarówno na sam gatunek kina grozy, jak i na inne filmy, które w tym czasie w Niemczech powstawały. W rolach głównych w filmie o golemie pojawili się oczywiście Paul Wegener w roli potwora, ale także aktor Albert Steinbruch w roli rabiego Bekalela i Lida Salmonowa w roli córki rabina. Salmonowa była w tym okresie trzecią żoną Wegenera i jego muzą występowała także w poprzednich filmach o golemie. W filmie oczywiście najważniejszy był sam Wegener i stworzona przez niego postać glinianego potwora. W interpretacji Wegenera golem nie jest tylko przerażającym potworem, ale także taką postacią tragiczną, która na naszych oczach staje się coraz bardziej ludzka. Jego twarz, początkowo przypominająca taką właśnie kamienną, glinianą maskę, zaczyna powolutku wyrażać emocje. Jego ruchy stają się mniej mechaniczne. Golem początkowo chodzi ciężko na takich właśnie nomen omen glinianych nogach, a później te jego ruchy zaczynają coraz bardziej przypominać żywego człowieka, żywą istotę. Jednym słowem, golem z bezwolnego narzędzia staje się myślącą i czującą istotą. Zaczyna odczuwać miłość, gniew czy nienawiść. Jest taka piękna scena, w której właśnie golem dostaje kwiat od pięknej dziewczyny. I w tej roli wystąpiła Greta Schroeder, aktorka, która za 2 lata, w 1922 roku, wystąpi w roli Ellen w Nosferatu Murnaua, a swoją drogą stanie się później kolejną, czwartą żoną Paula Wegenera. W każdym razie ta dziewczyna wręcza golemowi piękny kwiat i golem zachwyca się tą rośliną, zachwyca się pięknem i w ten sposób zaczyna cenić życie, zaczyna dostrzegać piękno życia. I gdy rabin chce, powiedzmy, zdezaktywować golema, ten wpada w szał, ponieważ nie chce umierać. Chce żyć tak, jak żyją ludzie. Oczywiście fabuła jest troszkę bardziej pogmatwana. Pojawiają się wątki poboczne, pojawia się motyw miłości. Golem zakochuje się w córce rabina. Ostatecznie wpada w szał, niszczy wiele domów, zabija mieszkańców getta. Zostaje jednak unieszkodliwiony przez małe dziecko, które w czasie zabawy zabiera mu amulet dający życie. Film zaraz po premierze staje się wielkim sukcesem, jest dystrybuowany na całym świecie. W Niemczech walą na niego tłumy, w Stanach Zjednoczonych również jest dystrybuowany, tam również odnosi sukces. Wiele elementów z tego filmu zostało również powtórzonych w później nakręconych filmach. Wspominałem już o scenie przywołania demona, ale takie motywy jak przebudzenie golema zostaje potem powtórzone w filmie Nosferatu. Podobno James Whale przed przystąpieniem do realizacji Frankensteina z 1931 roku dokładnie obejrzał golema. No i jeśli właśnie porównamy te dwa filmy, no to znajdziemy wiele podobieństw zarówno w warstwie fabularnej, jak i w samej narracji filmu, czy nawet w warstwie plastycznej. Niemal jeden do jednego zostają powtórzone sceny, w których potwór ogląda kwiatek, w których potwór bawi się z dziećmi, z tym, że właśnie, jeśli pamiętacie film o Frankensteinie, no to ta scena kończy się tragicznie dla dziecka. Potwór zabija dziecko, natomiast w opowieści o golemie ta zabawa kończy się źle dla golema, ponieważ to właśnie małe dziecko pokonuje tego olbrzyma. Pomimo wielkiego sukcesu golema, Wegener kolejny film reżyseruje dopiero 5 lat później i jest to film pod tytułem Żywi Buddowie. Taka dziwaczna opowieść o naukowcu, który w Tybecie trafia na ślad dziwacznego kultu, wykrada starożytne pergaminy i tym samym wprowadza na siebie nieszczęście. Film nie odniósł jednak sukcesu, mało tego, okazał się
wielką porażką, sprawił, że firma produkcyjna Wegenera zbankrutowała, a sam reżyser przez następną dekadę nie stanął już za kamerą. Porażka Burzywych Budów nie zaszkodziła jednak jego karierze aktorskiej i Wegener wciąż występował w filmach innych reżyserów, czy też oczywiście bardzo dużo grał w teatrze. Po 1933 roku, po dojściu do władzy Hitlera, Wegener pozostał w Niemczech, wciąż występował w filmach, m.in. w propagandowych filmach takich jak Moja miłość dla Irlandii z 1941 roku, Wielki Król z 1942 roku, czy w filmie Kolberg z 1945. I chociaż w 1938 roku otrzymał specjalną nagrodę za osiągnięcia artystyczne z rąk ministra Goebbelsa, nic nie wskazuje na to, żeby był jakimś aktywnym zwolennikiem Hitlera. Pojawiały się nawet plotki, że był zaangażowany w działalność opozycyjną, czy też takie, że był radzieckim agentem. Po II wojnie światowej bez problemów mógł kontynuować swoją pracę zawodową, choć nie trwało ona długo, bo zmarł w 1948 roku. Do samego końca jednak grając w teatrze, jego ostatnią taką wielką rolą była tytułowa rola w spektaklu Nathan Mędrzec, wystawianym na deskach Deutscher Theater. Jeszcze w 1949 roku premierę miał ostatni film, w którym zagrał, czyli Wielki Mandaryn. Na zakończenie opowieści o Golemie można dodać, że trylogia Wegenera miała swoje uzupełnienie w postaci czechosłowackiego filmu zrealizowanego przez Francuza Juliena Duvivier w 1936 roku. Film w całości powstał w Pradze w studiu Barrandov. Nakręcony był z udziałem francuskich aktorów i nagrany w języku francuskim. Fabuła filmu rozgrywała się po wydarzeniach przedstawionych w Golemie z 1920 roku. Film jednak nie cieszył się zbyt dużą popularnością i został chłodno przyjęty przez krytyków. No i w ten sposób saga o Golemie zakończyła swój ekranowy żywot. Ponoć w 1932 roku producenci z Universalu złożyli Wegenerowi ofertę realizacji amerykańskiego remake'u filmu o Golemie, tak aby włączyć glinianego potwora do tworzonego wtedy, dziś byśmy powiedzieli, potwornego uniwersum. Tak, aby właśnie Golem stanął obok hrabiego Drakuli, Wilkołaka, czy Frankensteina, czy Mumii, w tym właśnie pierwszym rzędzie kanonicznych filmowych potworów. Do realizacji jednak nie doszło, no i Golem poza wspomnianym filmem z 1936 roku na wiele lat zniknął z ekranów kinowych. No cóż, dzisiaj mamy okazję obejrzeć film w pięknej, zrekonstruowanej wersji. No i co? I czekamy na rekonstrukcję Golema z 1915 roku, tak abyśmy mogli zobaczyć nie tylko zwieńczenie, ale także początek przygody Paula Wegenera z glinianym potworem. W grudniu 1924 roku Friedrich Wilhelm Murnau był na progu wielkiej międzynarodowej kariery. W rodzinnych Niemczech był już od kilku lat czołowym reżyserem filmowym. W ciągu niespełna dekady zrealizował kilkanaście filmów, a jego najnowsze dzieło, Portier z hotelu Atlantic, właśnie zaczynało swój triumfalny pochód przez amerykańskie kina. Film okazał się hitem w Europie i zarówno reżyser, jak i producenci ostrzyli już sobie zęby na zyski, jakie potencjalnie miał przynieść kolejny film Murnaua. Wybór padł na adaptację Fausta Goethego. Miał to być kolejny po Nibelungach Fritza Langa, film eksplorujący niemiecką kulturę i mający w pewnym stopniu ocieplać wizerunek Niemiec na Zachodzie. Kilka lat po I wojnie światowej Niemcy wciąż były uważane za głównego sprawcę światowej katastrofy, a przedsięwzięcia takie właśnie jak Faust miały w pewnym stopniu być reklamą Niemiec i niemieckiej kultury. Faust planowany był właśnie jako taka kolejna wielka superprodukcja, w której uruchomione zostaną wszystkie zasoby wielkiej wytwórni, jaką była w tym czasie UFA, oraz taki film, przy produkcji którego zatrudnieni zostaną najwięksi niemieccy specjaliści tworzący sztukę filmową. Szef UFY, Erich Pommer, postanowił nie oszczędzać na produkcji, dał Murnauowi pełną artystyczną wolność i we wrześniu 1925 roku rozpoczęły się zdjęcia tego filmu i trwały przez następnych 6 miesięcy. W rolach głównych wystąpili szwedzki aktor Gösta Ekman w roli Fausta, wschodząca gwiazda niemieckiego kina Kamila Horn w roli Małgorzaty, ale największym gwiazdorem był oczywiście Emil Janik z roli Mefisto. I to właśnie ponoć on namawiał Pommera do zatrudnienia Murnaua, bo wcześniej obaj panowie współpracowali razem na planie Świętoszka i Portiera z hotelu Atlantic. Tak więc Murnau cieszył się zaufaniem Janinksa, który właśnie w jego filmach stworzył swoje największe filmowe kreacje.
pierwotnym autorem scenariusza filmu Faust miał być początkowo Karl Mayer, ale zrezygnował on, ponieważ doszedł do wniosku, że nie da się zaadaptować poematu Goethego na potrzeby kina niemego. Scenarzystą ostatecznie więc został Hans Kaiser, ale on z kolei nie cieszył się zaufaniem Murnaua, który zmieniał napisany tekst i konsultował go wciąż na nowo z Theon von Harbou, popularną w tamtym okresie pisarką i autorką scenariuszy filmowych, prywatnie żoną Fritza Langa. Monumentalną scenografię Fausta stworzyło dwóch scenografów, Walter Rorik oraz Robert Held. Obaj panowie stworzyli olbrzymią ilość planów architektonicznych, czegoś, co w tej chwili nazwalibyśmy pewnie jakimiś moodbookami, moodboardami. Bardzo duża ilość tych rysunków zachowała się. Głównie dzięki Lotte Eisner, która w latach 50. zainicjowała akcję tworzenia kopii tych rysunków i skupywania oryginałów przez filmotekę francuską. I właśnie teraz w archiwach francuskich znajdują się wielkie zbiory tych właśnie dokumentów. Tak samo wiele rekwizytów z tego filmu zostało odtworzonych i do dziś można je oglądać. Z kolei w latach 60. na fali właśnie takiego powracającego zainteresowania ekspresjonizmem niemieckim, Held odbudował kilka modeli dekoracji, takich właśnie makiet wykorzystywanych w zdjęciach trikowych. Autorem zdjęć do Fausta był Karl Hoffmann, też jeden z wielkich operatorów niemieckich tamtego czasu, znany między innymi właśnie z Nibelungów Fritza Langa, czyli to też był taki człowiek, który był gotowy na starcie z tak wielkim, potężnym, epickim filmem, jakim miał być w zamyśle Faust. Hoffmann wspólnie z Murnauem komponowali kadry, wzorując się na wielu dziełach malarskich. Wśród cytowanych mistrzów znajdują się tacy malarze jak Caspar David Friedrich, Rembrandt, Alfred Kubin czy Max Klinger, ale także nieskończona ilość ilustratorów i malarzy, którzy zajmowali się tematem Fausta przez cały wiek XIX i jeszcze wcześniej. Bo oczywiście Faust to nie tylko poemat Goethego, ale także legenda żywa w kulturze niemieckiej, wielokrotnie przerabiana przez artystów i do tych tworzących wielkie dzieła i takich zupełnie, powiedzielibyśmy, drugo bądź nawet trzeciorzędnych. Tak wielka i kosztowna produkcja wymagała tego, aby film został sprzedany na wiele rynków. A w tamtych czasach z jednego negatywu można było otrzymać tylko ograniczoną ilość kopii, ponieważ cały proces tworzenia kopii filmowych po prostu niszczył kopie negatywowe. Więc planując ekspansję na cały świat, producenci od razu stawiali na takie rozwiązanie, które pozwoliłoby im stworzyć kilka wersji filmu. Wiemy o istnieniu przynajmniej 7 negatywów i każda z wersji, każdy z tych negatywów, każda z tych wersji filmów różni się od siebie. Te 7 negatywów to są te wersje filmów, które przetrwały do naszych czasów, ale takich wersji mogło być dużo więcej. Jak to się stało w ogóle, że te kopie tak różnią się od siebie? Otóż film realizowany w taki sposób, że każdą scenę kręcono przy użyciu dwóch kamer, z tym, że te kamery stały jedna obok drugiej, stąd sceny nagrane w tym samym czasie, ujęcia nagrane w tym samym czasie zasadniczo różnią się od siebie. Czy to ustawieniem kamery, kątem widzenia kamery, kadrowaniem, ale nawet też szybkością projekcji, ponieważ w kamerach ręcznych szybkość przesuwu taśmy uzależniona była od tego, jak szybko kortką kręcił operator. Więc w momencie, kiedy jednej kamery używał jeden człowiek, a drugiej drugi, nawet ten przesuw taśmy różnił się od siebie, przez co długość tych scen nieco różni się. Murnau i Pommer, najlepsze duble, chcieli wykorzystać do realizacji wersji na rynek niemiecki i amerykański, a na mniej prestiżowe rynki przeznaczone były duble z błędami i mniej udane aktorskie. Istnieją takie wersje, w których aktorzy na przykład zderzają się ze scenografią, albo w scenie pojawiają się nieoczekiwani członkowie ekipy, kadry, które są źle skadrowane, kadry prześwietlone, czy na przykład takie, w których aktorzy po prostu popełniają błędy. Jednym słowem można powiedzieć, że widzowie w różnych krajach otrzymali zupełnie różne filmy. Dla Murnaua najważniejsza była wersja na rynek amerykański, bowiem planował on karierę za oceanem. Amerykańscy dystrybutorzy z kolei chcieli otrzymać negatyw, aby następnie sami mogli sobie zmontować film na potrzeby rynku amerykańskiego. Reżyserowi udało się jednak dogadać z dystrybutorem, tak aby to właśnie on, Murnau, mógł nadzorować powstawanie amerykańskiej wersji. Później okazało się, że Murnau, nie informując o tym niemieckich producentów, wybrał najlepsze duble do tej amerykańskiej wersji. Producenci odkryli to jednak dopiero po wyjeździe Murnaua do Ameryki, kiedy sami postanowili trochę przemontować ten film i okazało się, że właśnie tych najlepszych dubli nie ma. Film miał swoją premierę w sierpniu 1926 roku, ale sam reżyser już na nią nie przyjechał, bowiem od czerwca mieszkał w Stanach Zjednoczonych, szykował się do podbicia tamtejszego rynku i nie interesował się w zasadzie już tym, co dzieje się w Europie.
Cóż, okazało się później, że film poniósł spektakularną klęskę. Był po prostu za drogi. Jego dystrybucja nie była w stanie zwrócić kosztów produkcji. Kończył się już również okres tej hiperinflacji, o której opowiadaliśmy Państwu wraz z Miłoszem w pierwszym odcinku poświęcony ekspresjonizmowi, więc zniknął również ten sztuczny mechanizm, w którym w zasadzie dystrybucja każdego filmu okazywała się opłacalna ze względu na różnicę w kursach walut, zwłaszcza dolara. Faust wraz z późniejszym o rok Metropolis Fritza Langa okazał się filmem, który spowodował poważne kłopoty finansowe UF, niemal bankructwo i wymusiła zmianę struktury przedsiębiorstwa, zmianę jego właścicieli i w zasadzie zakończyła pewien okres wolności artystycznej w kinie niemieckim. Od 1927 roku wraz z nowymi właścicielami UFY kończy się już właśnie okres takich właśnie eksperymentów, tworzenia śmiałych, artystycznych filmów i producenci bardziej stawiają na taką sprawdzoną rozrywkę. Kręcą komedie, kręcą filmy górskie. Wkrótce, gdy zostanie wprowadzony dźwięk, postawią na tworzenie operetek, które właśnie w tym pierwszym okresie kina dźwiękowego cieszyły się tak wielką popularnością. Jak wspominaliśmy o tym, jedną z gwiazd tych właśnie operetkowych filmów będzie polski śpiewak operowy Jan Kiepura. Tymczasem Wilhelm Murnau zadomowił się w Stanach Zjednoczonych i porażka Fausta wcale mu nie zaszkodziła. Już wkrótce nakręcił swój bodajże najwybitniejszy film, czyli Wschód Słońca. I następnie nakręci w Stanach Zjednoczonych jeszcze 4 filmy. I wszystko wskazywało na to, że jego kariera będzie trwała w najlepsze. Niestety, jak wiadomo, tragiczny wypadek przedwcześnie zakończył jego życie. Historia realizacji Fausta jest fascynującym przykładem tego, jak inny był system dystrybucji filmów 100 lat temu. Dziś ciężko sobie nam wyobrazić, że na przykład taki film jak Top Gun w wersji amerykańskiej jakoś zasadniczo różni się od tego wyświetlanego w naszych kinach. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy dystrybutorzy wycinają jakieś sceny. Zwłaszcza jest to teraz głośne w kontekście cenzurowania niektórych hollywoodzkich filmów w Chinach. Jednak takie wypadki są nagłaśniane i szeroko komentowane. Tymczasem w latach 20. była to powszechna praktyka i to nawet nie chodzi już o całe rynki. Bywało również, że w jednym kraju film krążył w różnych wersjach. Na przykład w Polsce takie sytuacje zdarzały się notorycznie. Właściciele kin przycinali filmy i widzowie w Warszawie oglądali zupełnie inne filmy w innych wersjach niż ci na prowincji. Zdarzało się, że właściciele kin samowolnie zmieniali zakończenia filmów albo wycinali fragmenty z jednego filmu i sklejali je z innym, tak aby budować twory ich zdaniem najbardziej atrakcyjne dla widzów. Ta wielość wersji filmów sprawia dzisiaj pewną trudność przy rekonstrukcji, ponieważ nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, czy przywrócona, odtworzona wersja jest tą właściwą. Możliwe wręcz, że te perfekcyjnie wyczyszczone skany prezentują nam filmy w jakości i w wersji, której nie doświadczyli nawet twórcy tych filmów kilkadziesiąt lat temu. Pokazuje to nam, jak właśnie wiele różnych decyzji podejmowanych na planie, czy później w trakcie montażu filmu, wpływa na ostateczny kształt dzieła. To też właśnie pokazuje, jak wielki wpływ na tworzenie filmu ma współpraca wszystkich jego twórców, a także w stopniu większym niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie sztuki, zwykły przypadek, który może zadecydować o tym, że jakaś scena po zmianie jednego drobnego szczegółu z zupełnie błahej i nieudanej staje się sceną niezapomnianą, genialną, taką, która na zawsze pozostaje w pamięci widzów. To już wszystko w tym wydaniu Flixtalk. Za tydzień bohaterami kolejnego odcinka będą Fritz Lang i jego film Zmęczona śmierć. Do usłyszenia.